Karpat, jako ludzie gór, pasterze, rękodzielnicy, muzykanci, ale też ludzie ciężkiej pracy, dla których dziedzictwo przodków, wiara i tradycja nadają sens życiu. Dzisiaj tu w Istebnej, beskidzkiej wiosce na Groniach, gromadzimy się przy Tobie, Wasza Ekscelencjo, Księże Biskupie Piotrze, by uczestniczyć w celebracji Najświętszej Ofiary naszego Pana Jezusa Chrystusa, która jest centrum naszego życia. Jesteśmy tu razem, aby dać świadectwo ludzkiej solidarności i prosimy Matkę Bożą, Maryję, aby wstawiając się za nami, prowadziła nas po górach, dolinach do swojego Syna. Papieża Franciszka, naszych biskupów i kapłanów, aby za przykładem dobrego pasterza Jezusa prowadzili owczarnię Bożą do pełni życia i szczęścia. Posłanie do Nuncji Karpacji, Polonez, Czech, Słowacz, Ukrainien, Romani. Aby Matka Božia orodovala za mladých ľudí. Nech si vážia dedičstvo otcov a svojou prácou a čestným životom pomáhajú udržiavať dobré vzťahy medzi našimi národmi. Prosme Pána. Chceme zložiť dar ołtarza. V imieniu salašníkov istebniańskich dar pasterského chleba słowki owczy ser niesie bacza ze Stecówki Henryk Kukuczka. W imieniu przybyłych tu mieszkańców Karpat Rumunii dar owczych serów, bryndzy, kaszkawalu, dar południowych owoców z Rumunii niosą pasterze z Transylwanii i Bukowiny. W imieniu gospodarzy mieszkańców Beskidzkiej Trójwsi dar rękodzieła, koronkę koniakowską niosą przedstawiciele zespołu koniaków. Dar ludzkiej myśli, publikacje regionalne, książki niosą przedstawicieli Związku Podhalan, górali podhalańskich, żywieckich i spiszaków. Przedstawiciele Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego oraz góralskiej marki Góralsko Swoboda niosą dar rękodzieła, owoc pracy rąk ludzkich. Kiedy stanął nad drzewie
pokornie błagamy Cię, Boże. Uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Będą dzięki. Bóg zapłać za wspólną koncelebrę, za Twoje słowo, które, myślę, trafiło do serca każdego z nas. Kiedy, jak nie teraz, mówić o tak ważnych sprawach? To przyszłość naszych dzieci. I tych dzieci tutaj z nami jest dzisiaj bardzo wiele. My dostrzegamy ich wagę, rolę rodziny, rolę społeczności lokalnej, ale też rolę Kościoła, który nam zawsze towarzyszy. Dziękujemy, że jesteście z nami, Wielebni Księża, i prosimy zostać jeszcze na chwilę, chociaż potem są nasze już jakieś sprawy karpackie, ale zaraz, jak się to mówi, z tej polowej zakrystii zapraszamy do pierwszego rzędu, a tych wszystkich z pierwszego rzędu będę prosił tutaj.